Witam Was w Pasiece na Bradzie. W dniu dzisiejszym pokażę Wam, w jaki sposób wzmacniać rodziny, które są słabe, odstające, kosztem rodzin najsilniejszych, takich, które zawsze gdzieś tam Wam się w Pasiece znajdą. 2-3 rodzinki bardzo silne, 2-3 rodziny odstające, słabsze, a ponieważ wyrównanie siły w Pasiece wiąże się z tym, że mamy dużo wygodniejszą pracę i dużo bardziej spokojną, zwłaszcza w początkach nastroju rojowego, to jest to czynność, którą zawsze przeprowadzam mniej więcej o tej porze roku, czyli po ustabilizowaniu się pogody. To jest na początku kwietnia w naszym regionie, gdzie prowadzę pasiekę. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to w najsilniejszej rodzinie znaleźć ramkę czerwiu na wygryzieniu, wziąć tą ramkę, omieść z pszczół i przełożyć do rodziny najsłabszej, a w to miejsce, jeżeli ramka węzy włożona parę dni temu będzie już odrobiona i zaczerwiona, włożymy kolejną ramkę węzy. Jedna uwaga, trzeba bardzo pilnować, żeby nie przełożyć do słabej rodziny zbyt dużej ilości czerwiu. Trzeba się pilnować, aby ten czerw był koniecznie czerwiem na wygryzieniu, ponieważ słabą rodzinę my mamy zasilić młodą pszczołę, która zaraz za chwilę wygryzie się z tego czerwiu, a nie dokładać jej dodatkowej pracy w opiece nad czerwiem młodym, czy dopiero co zakrytym, czy wręcz jeszcze czerwiem odkrytym. Cały czas musimy mieć na uwadze, żeby rodzina, słaba rodzina, którą chcemy wzmocnić, miała siłę na to, żeby ogrzać czerw, który dajemy jej do gniazda. Przechodzimy do przeglądu najsilniejszej rodziny, czyli tej rodziny, która będzie dawcą czerwiu. Sprawdzimy, co się dzieje w gnieździe. Sprawdzimy, w jakim stanie jest włożona 3 dni temu węza. I zabierzemy ramkę z wygryzającym się czerwiem. Rodzinka, z której będziemy zabierali ramkę czerwiu, jest rodziną bardzo silną. Musiałem jej dodać dodatkowy półkorpus nad gniazdo, ponieważ pszczoły nie mieściły się już w korpusie, po prostu miały zbyt ciasno. Jak widać, półkorpus został natychmiast zagospodarowany przez pszczoły. Zobaczymy, co się w nim dzieje, tak z czystej ciekawości. Korpus ten został położony bez kraty. Jest on udostępniony matce do czerwienia. Były w niej resztki zeszłorocznego miodu. Korpus ten jest traktowany jako część gniazda. Miód z niego nie jest pozyskiwany. Jest to po prostu miejsce tylko i wyłącznie dla pszczół. Jest to miejsce gniazdowe. Zdejmiemy ten półkorpus. I sprawdzimy, co się dzieje w naszej rodzinie. Węza jest odciągnięta, natomiast jeszcze nie zaczerwiona przez matkę. Gdybym nie dodawał tego półkorpusu na górę, pszczoły miały bardziej ciasno, szybciej by go odbudowały,
i być może skłoniłyby matkę do szybszego zaczerwienia. Teraz poszukam ramki z czerwiem wygryzającym się. Tu są ramki zaczerwione w 100%, natomiast niestety z czerwiem odkrytym, więc z czerwiem, który nie nadaje się do tego, żeby w tej chwili, o tej porze roku wkładać go do słabej rodziny, którą chcemy wzmocnić. Tu jest też wszędzie czerw odkryty i jajka. Czerw odkryty i troszkę czerwiu zakrytego. Ładny czerw zakryty. Ale sprawdzimy, może znajdziemy ramkę z czerwiem, który już się zaczyna wygryzać. Pszczoły pociągnęły już dziką zabudowę trutową. Jest ona już zaczerwiona. Matka złożyła tam jajka. Pszczoły delikatnie wyrażają swoją dezaprobatę do grzebania im w gnieździe. Nie żądlą, ale sprawdzają, co się dzieje. O, tu mamy plaster, z którego pszczoły są w trakcie wygryzania się. I myślę, że będzie z niego pociecha dla pszczół, czy dla rodziny, którą chcemy wzmocnić. W związku z tym, że znalazłem rodzinę z czerwiem, który się ładnie wygryza, zabieram tą ramkę, strzepuję pszczoły. Ramka trafi do transportówki. W jej miejsce włożę odciągniętą ramkę z węzą. A na skraj gniazda, na skraj czerwiu włożę nową ramkę z węzą do odrobienia. I tak lekko osłabioną rodzinę składam z powrotem z półkorpus. Na to folia
i mogę czekać na dalszy rozwój, aż do wystąpienia pożytków tu na moim terenie, których się można spodziewać za mniej więcej 2-3 tygodnie. Tutaj mamy rodzinkę, która wyszła bardzo słaba po zimie, jednak nie łączyłem jej z innymi. Postanowiłem, że zostanie zachowana z planowanym wzmocnieniem czerwiem z innych rodzin w pasiece. W tej chwili ta rodzina zajmuje 6 uliczek, więc po lekkim zasileniu ma szansę dojść do siły na występujące tu u mnie pożytki. Sprawdzimy sobie, przejrzymy i sprawdzimy, w jakim jest stanie, czy jej niczego nie brakuje, i dołożymy ramkę czerwiu. Skrajna ramka, ramka z pokarmem. Kolejna z czerwiem zakrytym, odkrytym na mniej więcej 20% ramki. Podobna sytuacja. Z tą rodziną był taki problem, że niespecjalnie jest jak ją ściaśnić, ponieważ po placku czerwiu matka złożyła na każdej ramce. W związku z tym, której byśmy ramki nie wyciągnęli, to zawsze będzie to kosztem już złożonego czerwiu. Tutaj mamy placek czerwiu już na wygryzieniu. Obok matka złożyła jaja. Widać, chodzi z zielonym opalitkiem, więc rodzinka rozwija się prawidłowo, aczkolwiek powoli. Tutaj czynnikiem ograniczającym tempo rozwoju jest niestety ilość pszczół, które mogą służyć za karmicielki dla czerwiu. Dlatego też dołożenie ramki z czerwiem na wygryzieniu spowoduje gwałtowny przyrost ilości pszczół, a w konsekwencji możliwość opieki nad większą ilością czerwiu. Dobrze. Jest w rodzinie pokarm, matka ma miejsce do czerwienia, więc dołożymy tylko ramkę wzmacniającą. Chcę ją dołożyć na sam skraj gniazda, gdyż jest to ramka, którą docelowo mam zamiar wycofać. I przetopić. O, tu można zobaczyć, w trakcie naszej rozmowy, w trakcie nagrywania tego materiału, już się wygryzły 3 pszczółki. Jeszcze siwiutkie. Także bardzo szybko pszczoły z tej ramki wzmocnią nam tą rodzinę. Tak wzmocnioną rodzinkę przykrywam. Folia, powałka. I spokojnie może się rozwijać. Jedna uwaga. W trakcie dyskusji na forum Ambrozja pojawiły się głosy czy opinie, że zamiast przenosić samego czerwiu, można przenieść czerw z pszczołami, można przenieść same pszczoły. Ja jestem zwolennikiem przenoszenia samego czerwiu. Dlatego, że wtedy wiem, co do ula trafia. Jeżeli bym przenosił na jednym pasieczysku ramkę z czerwiem i z pszczołami, to ja tak naprawdę nie wiem, ile tych pszczół z tej ramki wróci z powrotem do rodziny zasilającej.
Gdyby to była sytuacja na dwóch różnych pasieczyskach, to owszem, to wtedy można się tak bawić, mamy zysk i z czerwiu, i z dodatkowej pszczoły. W warunkach jednej pasieki wolę mimo wszystko bazować tylko i wyłącznie na czerwiu i tak jak wspomniałem, bardzo mocno pilnując, żeby czerwiu nie było tego dokładanego, nie było za dużo. Lepiej dołożyć po ramce czerwiu co 4-5 dni, niż naraz do słabej rodzinki pakować kilka ramek czerwiu. Po prostu pszczoły tego nie ogrzeją i możemy się nabawić po prostu chorób czerwiu w ulu. Bądź pszczoły, które się wygryzą, będą niedogrzane w kiepskiej kondycji. Na dzisiaj tyle. Zapraszam za parę dni do kolejnego spotkania w pasiece na bradzie.